Cześć, z tej strony Krzysiek Sztukowski. Dziś będę odpowiadał na wasze pytania, które zadawaliście w pytaniu do kibica na Facebooku. Czy pamiętasz, komu pierwszemu dałeś autograf na piersiach? Oczywiście, że pamiętam. Pierwszą to osobą był Maciek Kulbacki. Dałem go po meczu lajtowym graniu na boisku przy SP2. Jak wspominasz swoje czasy ze mną w gimnazjum i na WF-y? Jak się czujesz w igrach i czy pozdrowisz? I w następnym odcinku daj głos na Mateusza Żyrę, jeżeli przyjdziesz na moje urodziny 18. Czasy z tobą były naprawdę bardzo fajne, jednak byłem rok starszy od ciebie, czyli niestety nie byłem z tobą w jednej klasie. Jednak na WF-ie zbyt często również się nie spotykaliśmy, także nie mogę zbytnio odpowiedzieć na to pytanie. Jak się czuję w igrach? Na pewno bardzo dobrze się czuję, koledzy bardzo mi pomagają, jak i również trenerzy i sztab. Także jest naprawdę spoko. Oczywiście pozdrawiam. W następnym odcinku niestety nie dam głosu do Mateusza Żyrę, jednak myślę, że osoba, którą nominuję, będzie bardzo dobrze odpowiadać na wasze pytania. Niestety nie wiem, czy przyjdę na twoje urodziny, jednak na dniach dam ci znać. Pozdrawiam. Myślisz, że uda ci się zadebiutować w meczu ligowym pod koniec sezonu? Jest to bardzo ciężkie pytanie i tylko trenerzy znają na te pytanie odpowiedź. Kiedy mi oddasz 10 zł? Wojtku, o ile dobrze pamiętam, to ty ode mnie pożyczyłeś i to nie 10, a 20 zł. Także pozdrawiam. Jakie rękawice polecasz? Jak się czuję w zespole? Jesteś najmłodszy w drużynie. Oczywiście polecam rękawice firmy Keeper Pro. Jest to marka rękawic Przemka Wróbla. Naprawdę bardzo dobre, solidne rękawice. Jak na razie najlepsze, jakie miałem. Także z czystym sumieniem mogę je polecić. Jak się czuję w zespole? Na pewno w zespole czuję się bardzo dobrze. Koledzy, jak i sztab dbają o to, żeby atmosfera w zespole była bardzo dobra. I myślę, że nic więcej nie trzeba tu dodawać. Tak, jestem najmłodszy, jednak jest wielu starszych zawodników, o których mogę się bardzo wiele nauczyć, co daje mi doświadczenie pewne. Czym się różni noga zmęczona od nogi wypoczętej? Dawaj Adama, mordo, pozdro. Noga wypoczęta i zmęczona jest, no to proste. Noga zmęczona występuje zazwyczaj po ciężkich treningach, gdy czujemy, że jest ciężkie nogi, a noga wypoczęta jest zazwyczaj, gdy czujemy się lekko na treningu. Największy przypał z gimnazjum. Należałem do grupy tych bardziej grzesznych, ale jednak przypały były, na przykład podpalenie klamki, czy też rzucanie balonami nauczycieli. Jednak na szczęście nie brałem z tym bytnie udziału, ale widziałem wszystko, także byłem z tych grzecznych. Jaką książkę ostatnio przeczytałeś? Ostatnio przeczytałem Wiktor Walder, Samotność bramkarza, ale jestem teraz w trakcie czytania Lalki Bolesława Prusa. Czy kierownik drużyny, pan Zbyszek, to fajny gościu? Na pewno kierownik drużyny jest bardzo fajny, wiele nam pomaga, bardzo go lubię. Jak podkręcić piłkę małym paluszkiem? Na pewno trzeba uderzyć pod odpowiednim kątem, z odpowiednią siłą. Jest to naprawdę trudny strzał, jednak myślę, że jak potrenujesz, to ci się uda. Pozdrawiam. W jakich łapkach gra ci się najlepiej? Czy lubisz swojego brata? Tak jak już wcześniej mówiłem, najlepiej gra mi się w rękawicach marki Keeper Pro. I drugie pytanie, to na pewno kocham swojego brata. Jak ci się gra w igrach? Jak atmosfera? Na pewno gra mi się bardzo dobrze. Mogę podpatrywać starszych zawodników, tak jak już wcześniej mówiłem. Daje mi to bardzo swobodę, dość mocną. I atmosfera jest naprawdę bardzo fajna. Jesteśmy młodym zespołem, co daje nam bardzo dużo możliwości. Siema, pozdro z Majorki. Kiedy będziecie grali w Ekstraklasie? Niestety nie znam odpowiedzi na to pytanie, jednak myślę, że ciężką pracą możemy dojść nawet do Ekstraklasy. Pamiętasz jeszcze, jak grałeś na SP2? Pamiętasz jeszcze kogoś z boiska? Na pewno grałem, dość bardzo dużo czasu spędzałem na tym boisku. Wakacje spędzałem tam w dzień. Pamiętam bardzo wiele osób, jednak niestety ciebie nie pamiętam w tym gronie. Pozdrawiam. Kiedy zagrasz w wyjściowym składzie? Na pewno na moje wyjście w wyjściowym składzie będzie decydować wiele czynników, na przykład moja forma, forma innych bramkarzy, tak jak moje doświadczenia, które zdobywam w tym momencie w rezerwach. Także myślę, że
jeszcze trochę czasu, z biegiem czasu będę coraz lepszy i debiut będzie jak najbardziej w zasięgu moich rąk. Czy nie masz presji, ponieważ jesteś młody? Pozdro. Na pewno presja na początku była w zeszłym sezonie, jak wchodziłem dopiero do piłki seniorskiej z juniorskiej. Jednak w tym momencie już jestem bardzo dobrze zaklimatyzowany w szatni i pierwszej lidze i w tym momencie nie mam już presji. Jakie masz marzenia? Jaka jest twoja ulubiona firma korek, na przykład Nike? Pierwszym moim marzeniem jest zagranie w pierwszym zespole, debiut, a drugim po prostu podpisanie kontraktu z pierwszym zespołem. Moja ulubiona firma korków jest firma Nike. Na pewno są dla mnie najwygodniejsze i najpewniej się w nich czuję. Pozdrawiam. Czy planujesz zmianę klubu, czy pozostajesz? Nie, na razie nie planuję zmiany klubu. Na pewno czuję się w Suwałkach bardzo dobrze, w Wigrach. Także nie planuję. Krzychu, na długo zostajesz w Wigrach? Niestety nie jestem w stanie stwierdzić, jak długo jeszcze będę grał w Wigrach Suwałki. Jednak z moich chęci na pewno bardzo długo. Jak wspominasz trenera Olszewskiego? Na pewno trenera wspominam bardzo dobrze z jego ciężkich treningów, na których bardzo, ale to bardzo wiele się nauczyłem. Pokazał mi wiele sytuacji, w których mógłbym zachować się lepiej. Analizował mnie, poprawiał, aż w końcu jestem coraz lepszy bramkarzem. Także na pewno bardzo dobrze wspominam. Pozdrawiam. Jak ci się gra w Wigrach i w Murawie? Na pewno w Wigrach mi się gra bardzo dobrze. Tak jak w Murawie. Jednak w Murawie czuję się troszkę pewnie, ponieważ jestem tam jednym ze starszych zawodników i to jest to takie granie dla zabawy po prostu. To nie ma zbyt większej presji, na pewno tam mi się gra pewniej. Dobra, pozdrawiam. Drogi Krzysztofie, chciałem zadać tobie pytanie męczące mnie od dawien dawna i w końcu nadszedł ten czas. Czy potrafię przeczytać poprawnie w miarę szybko ten oto krótki wyraz? Konstantino no Politanczykowiczówna. I jeszcze question number two. Jak atmosfera w szatni? Czy myślisz, że Kuba S. swoją charyzmą mógłby wprowadzić wiele pozytywów wewnątrz klubu? Cieplutko pozdrawiam. Pewno już na atmosferze w szatni mówiłem, że jest na pewno bardzo, ale to bardzo dobra. Także już nie będę więcej dodawał. Czy myślisz, że Kuba S. swoją charyzmą mógłby wprowadzić wiele pozytywów wewnątrz klubu? Na pewno Kuba wprowadziłby bardzo jeszcze lepszą atmosferę. Jednak myślę, że nie będzie to możliwe. Dziękuję za wszystkie pytania, które zadaliście na Facebooku. Niektóre niestety się powtarzały, jednak na nie odpowiedziałem. Także, ale dziękuję. I do następnego odcinka chciałbym nominować wychowankę Suwalskich Wigier, który przyszedł teraz z Legii, Bartka Olszewskiego. Myślę, że dobrze odpowie na wasze pytania. Dziękuję i pozdrawiam.